już jest poranek, 8 rano dla mnie, a tu 5. Proszę, jakie spokojne miejsce do spania. W nocy prawie nikt nie jeździ. Raz na jakiś czas coś tam przyjedzie. Dobra, za godzinę ruszam. O, wszystko ogarnięte, papiery na bieżąco, przygotowane dwie naklejki, bo będą dwa numery purchase order, czyli dwa numery zakupu, bo biorą od dwóch różnych klientów. Lekcja hiszpańskiego zrobiona. Kupiłem sobie w Polsce taką książkę. Mam książkę i słucham dużo radia francuskiego tutaj, stąd. Taką książkę, jak to się mówi, sfokusowaną na mówieniu. Ale nigdy się tak do tego nie mogłem przyłożyć. A tutaj sobie kupiłem w Polsce, bez reklamy. Tak po prostu wziąłem w Empiku. 365 hiszpański. Jest jedna strona do zrobienia dziennie. I to zajmuje około 5 minut i to mnie motywuje. Codziennie rano albo codziennie wieczorem zasiadam i robię jedną lekcję. Także lekcja skończona, przeglądzik za minutę odpalam i jadę się ładować. Organizacja to podstawa. Wszystko sprawdzę. Tu się nic nie działo, nie? Ale mówię. Zawsze jakiś dowcipnik może się znaleźć. Z osobowego. Będziemy jechać ładnymi terenami. Ta dwójka jest ładna. Może nie ma poranka w kanionie, ale będzie poranek w ładnych terenach. Ona trochę przypomina jałowe, pustynne tereny, bo to są jałowe, pustynne tereny tutaj w Waszyngtonie. Tam są góry skaliste. Są śmieci kierowców. O matko, jaki syf. I zasuwamy. Czy ja dostanę w końcu jakąś naczepę, gdzie nie będzie mi się zapalało nic? Podróż przed wakacjami tak było. A przynajmniej się raz na jakiś czas zapala. Raz daje spokój. Paradoksalnie jak pada deszcz, nie świeci. Alright, let's go. Jedziemy się ładować. Minut dalej była resteria też, ale tu widzicie, już były traki, już by było głośniej. No jeden był nagle. Tego czasami tymi drogami drugorzędnymi się można ratować. Pojechał 90, szukał parkingu i był zły. No, chmury zasłoniły nam wschód słońca. Jedziemy tymi jałowymi terenami, które zaraz się zmienią w pustynne w pewnym momencie. A później, zbliżając się do pasma gór, zaczną się bardziej zielenić. Dzisiaj od Pyszastyn do Ellensburga będę jechał, no, fajną drogą, 97. Dawno nią nie jechałem. No i później normalnie tam. Do Zelensburga, do Jakima, aż do Oregonu też takim, no cały czas 97, nie? Aż do rzeki Kolumbii, później wzdłuż rzeki Kolumbii, po drugiej stronie w Oregonie, aż do Hood River. Plan jest prosty, załadować jedno miejsce, jak się uda drugie, a jak nie, to iść spać w drugim miejscu. Easy. Nie dojechałbym wczoraj, za nic w świecie. To już trzecie albo czwarte miasteczko. Ja tak pamiętam, no to mówię, rzadko się tędy jeździ. Wspomnienie do tej drogi jest takie, że ona jest dość płynna, ale no te miasteczka są mi. To zbija przeciętną i by mi zabrało, żebym się nie zmieścił i tylko bym się wkurzał. Z czasem się nauczę podejmować słuszne decyzje i nie wyciskać do końca cytryny, jak to się mówi. Co to za miejscowość? Dobra kawa, kurde, espresso. W Waszyngtonie właśnie jest to. Oregon, Washington, Kalifornia też. Można espresso dostać w takich budkach. Prawdziwe. Przy drodze, no bo już tam
wszędzie można w Starbucksie dostać, nie? Ale w Stanach rządzi jednak kawa taka, jak to się mówi, long coffee. No i tyle miejscowości, nawet nie wiem jakich. Creston. Kontrolka od ABS-ów dała mi żyć. Jedziemy wyżynami Waszyngtonu, dojeżdżamy do takiego charakterystycznego punktu. Coole City. Tam jest nie rzeka, tylko duże jezioro. O, teraz je będzie widać. Zjedziemy w dół, później w górę i w takie pustynne tereny. To jezioro, czy to, ja nie wiem, czy to jest zbiornik. Chyba to nie jest zbiornik, to jest chyba jezioro. Ono jest powiązane z rzeką Kolumbią, która jest ciut bardziej na północ. To jest zbiornik. Tam jest w pewnym momencie duża tama. No nie chcę teraz spekulować. Tu bez sztucznie nawadnianej ziemi mało co by rosło, nie? Teraz będzie fajny moment. Znaczy teraz, jakieś 20-30 km. Tu na mapie widać, że jesteśmy tu i tu jest fajny moment. To jest też takie wgłębienie w tych wyżynach. I będzie się można poczuć jak na przykład, nie wiem, w Nevadzie albo gdzieś w Kalifornii. Znowu na wyżyny, w dół za 20 km, później znowu do góry i później znowu w dół do rzeki Kolumbii, tak w skrócie. No to trzasnę tam, to jest ładny teren. Pierwszy raz jadę tą drogą w tą stronę, wiecie? Normalnie to zawsze jechało się na wschód. Pierwszy raz jadę na zachód. No i gdzie ty mi wjechałeś? Lepiej przyspiesz. Przyspiesz. No. Wybaczam ci. Opłacało się spać wcześniej. Z tej strony ja poznaję to wszystko, ale z tej strony ciut inaczej wygląda. Jest spektakularne. Coś pięknego. Waszyngton, jakiego nie znaliśmy. Następne 30 km, kolejny piękny widoczek. Zjazd do rzeki Kolumbii. Nie wiem, czy to nazwać kanion, wąwóz, ale będzie fajnie. To znowu ABS. To Menda.
Już od dłuższego czasu było widać te góry i no ja wiedziałem, że tam jest korytarz rzeka Kolumbia, no i teraz będziemy zjeżdżać, to będzie spektakularne. Nagram to i timelapsem i kamerą Tom. 2800 stóp nad poziomem morza. No nie wiem, ile to będzie zjazdu, ale kawałek. Tutaj gdzieś muszę zrobić break check. Gdzie? W sumie po co? Nawet hamulców nie użyję, no ale zjadę tak profilaktycznie napiję. No i do załadunku jest 60 km. Zjedziemy, pojedziemy kawałek wzdłuż rzeki Kolumbia, później na drugą stronę w Łenacz i za Łenacz, już będzie ok. A tu jest ten break check. Zjadę, stanę, zrobię break check, żeby tylko był. Przepuszczę jakieś tam osobowe. 6 mil zjazdu. No i tu chciałem dotrzeć, żeby spać, nie? To bym dopiero teraz ruszał. No, zrobimy break check. Szybciutko napompujemy. Znaczy spuścimy powietrze. A ten ciężarowy nie robi break check. Spuścimy powietrze z tych, ze zbiorników powietrza i zobaczymy, czy kompresor daje radę, daje radę. Ustawień hamulców nie sprawdzam, no bo to są hamulce dyskowe, więc są regulowane, same się regulują. Dobra. W dół. Nie, pierwszy raz w dół jadę. Zawsze miałem widok w drugą stronę. Tam będziemy zjeżdżać, nie? Widać taką wyrwę. Pełno takich zatoczek i można było spokojnie sobie spać. Może ta nie jest najlepsza, ale będzie pełno po drodze. I tam niżej jeszcze taka większa. Tam często zdjęcie robiłem z każdym trakiem. Truck. Truck się mówi. Truck. Następne pełne ich będzie. No ale to bym musiał jechać do drugiej nad ranem, nie? No i mi zostawało ile? 2,5 godziny? No. A już mam jazdę 2 godziny, więc nie dojechałbym. Bym dojechał tutaj, o drugiej nad ranem i bym był zmęczony. A i tak do klienta bym nie dojechał i tak, więc... Zawsze mówię sobie, o, ale mogłem dzisiaj po załadunku więcej pojechać, ale ten drugi załadunek nie jest gwarantowany, więc... Już nie ma co gdybać, nie? Tu by było fajne miejsce, żeby spać, zbudzić się rano.
zaraz koniec przyjemnego zjazdu, ale nie koniec pięknych widoków. Teraz rzeka Kolumbia. Fenomenalny zjazd. Widoki są bardziej imponujące, jak się zjeżdża, niż jak podjeżdża. Ja zawsze tak zerkałem w lusterko, jak podjeżdżałem, nie? Ale to w lusterku się tak dużo nie da wyłapać całego obrazu. A teraz mamy wszystko jak na dłoni. Pięknie. Teraz to już będzie kawałek. Dwójka przez rzekę Kolumbia i ten. Tam u góry widać te wyższe góry, jest śnieg. To jak będę się później przebijał z Peszastyn do Ellensburga 97, no to może być trochę śniegu na poboczu, na przełęczy.
temu jeździłem tu rowerem. Tak mniej więcej, no mniej więcej rok temu, co mi odmówili wjazdu do tego, do Stanów. I później wjechałem, nie? Się ładowałem w tym kulerze. No tak. I ten State Park. Tą dróżką jechałem rowerem pod spodem i dalej do Wenatchee. Docieramy do załadunku, zobaczymy co tam słychać i czy mnie wezmą od razu, czy powiedzą nawet, ale ja to miejsce zawsze dobrze kojarzyłem, zawsze. Te góry takie białe u góry, posypane śniegiem, to my mniej więcej na taką wysokość podjedziemy, no może nie na sam szczyt, tak? Ale tam gdzie się zaczyna śnieg, na przełęczy 97, zaraz będzie odbicie. Jak zaczynałem jeździć w prensie, to tam się częściej ładowało niż teraz. Wszystko zależy od kogo kupują te jabłka. Może na niej zważę, jak już załaduję te 13 palet, żebym wiedział ile jeszcze mogę wziąć, bo 20 palet gruszek to jest dużo. Palety gruszek są cięższe niż jabłek, nie? 20 palet to już jest że ja się zważę i będę wiedział ile 13 palet dokładnie ważyło i ile mogę jeszcze zabrać, nie? I ona zawsze jest tam. Ekranik obrócony, żeby można było się zważyć, tak nawet nie ma nikogo. Jak się załaduje, to 97 powędruje tam. Przez dość wysoki las. I dość krętą drogę. No i tam jedna konkretna przełęcz jest, mówię. Podjedziemy dość wysoko. Przez most na drugą stronę. Zawsze trzeba było szeroko brać. Zawsze. Szczególnie jak jeszcze jakaś osobówka zdecyduje wyjeżdżać poza pas. No. Jak z tego prawego pasa się skręca, to się można naciąć. To grubo. I przed torami w lewo i bądźmy dobrych myśli, dobrej myśli.
gotowy, bo... Bo co? Bo jest. Z tymi jabłkami i gruszkami to nie jest tak, że się czeka nie wiadomo ile, nie? One są przygotowywane dużo wcześniej, jak już są gotowe, to są sprzedawane. Dobra. Gdzie to się wjeżdżało? Już zapomniałem. A tu. Za daleko pojechałem. Właśnie, te skrzynie mnie zmyliły. Jeszcze jeden prysik jest, widzę. Niebieski. Ta, podwójna. Widzicie, jak działają te awizacje? On ma na 9.30, przyjdę z nim pogadać. To jest stary pracownik, który jest podwójna obsada. Ja ich jeszcze pamiętam, jak na doku ładowałem. Oni mają awizację na 9.30. Mają mniej palet do zebrania. Ja mam awizację na 11.30 i mi każą się od razu cofać. No kupią mi, no ale to oni decydują, nie? Puerta numero dos. Jego też cofają. To ma mniejsze wyrzuty sumienia. Dobra, idę na rampę. Załadunek poszedł bardzo szybko. Czekanie na papiery to już inna sprawa. Ale lecę się ładować. Drugie miejsce może się uda, ale kurde, już mi szlak trafiał. Tamtemu od razu zrobili papiery, ale u mnie jakieś zawsze problemy. Ale dobra, jest przed 11. Tutaj do następnego punktu mam 350 km. Czyli są 4 godziny, czyli bym zajechał na trzecią. Zamykają o 4. Tam jest tylko 7 palet. Powinno się udać, powinno. Ale już mnie nosiło, nie? No, trochę waży, nie? Także to już będzie trochę dłużej pod te górki. A pod tych górek trochę będę miał, więc trzeba liczyć 4 godziny, no. Jest 11 plus 4, trzecia po południu. No to godzinę przed zamknięciem firmy. Powinno być ok. I tam mam tylko 7 palet, więc... Tylko... Ja chciałem dość szybko tam zajechać, w razie gdybym był przeładowany, nie? To jak już będę przeładowany, to się wrócę i tam będę musiał spać, dopóki mnie zdejmą, no ale... Tutaj wziąłem 13 palet, ale jedną taką mniejszą paletę, więc... No i to też jest super, lekka naczepa. No nic, zobaczymy, lecę. Do Rendsburga 50 mil, czyli do Rendsburga godzina. Później do Jakimy, no... Nie staję, jadę, non-stop. Jakbym się załadował, to super. To później tylko piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, na wieczór jestem w domu. A tymczasem... Droga numer 97 z miejscowości Pysasztyn aż do... Helensburga. Helensburg i truck stopit w Helensburgu.
na który nie zjeżdżam, tylko dymam, zasuwam dalej. 260 km. Godzina za 15:12. No, przed trzecią będę, grubo przed trzecią będę, jak się nic nie będzie chrzaniło. Teraz kawałek autostradą, później drogą 97, ale to już by... O, ten kolega tutaj, znaczy ten team tutaj pojechał. Ale później to już będzie całkiem inna para kaloszy, bo ta 97 jest dość przelotowa. Tam jest parę podjazdów, ale nie ma tyle zakrętów, nie? Później zjazd do Kolumbii i później znowu autostradą. Także no, ja sądzę, że 260, no to tak... A może ciut mniej niż 3 godzinki. No przed trzecią będę na bank. Jeśli nic nie zestra na autostradzie. Jaki ma kanion przed nami, tymczasem my lecimy na wyżynę. No pojechałbym, jaki ma kanion, bo można teraz trakiem jechać w tym okresie, ale śpieszy mi się. Przecież w sumie nie, no nie wyjdzie na to samo. Chociaż... No nie, autostradem jest szybciej. Także lecimy. Też są ładne widoki. Zjeżdżamy z autostrady i teraz przebijamy się do
do 84 US 97. No i to będzie ten ostatni etap, gdzie jeszcze trochę mogę stracić czasu. To jest jedno miasteczko tylko do przejechania, no i później dwa podjazdy i też zjazd będzie dosyć powolny, bo tam trochę zakrętów jest, ale mówię, no jest ok. Godzina 45, czyli 176 km. 176 km, godzina 45, no ja tak liczę dwie, a jest godzina za 15:01, czyli będę za 15:03 tam. Dobrze, a może i wcześniej. Zrobiło się cieplutko, 15 stopni, a jest właśnie fajne łoszynko. Dość późno tutaj jest ciepło, ale grudzień, styczeń, no tutaj też potrafi spaść śnieg, nie? Waszyngton po tej stronie jest fajny, bo przy Pacyfiku to leje. To jest miejscowość Topenish. Teraz dojdziemy do świateł i później pyk. W rezerwat indiański jedziemy. Native Lands. Jedno albo dwa światła, coś takiego. Chyba dwa. To jest drugie światełko i uciekamy na pustkowie, aż do rzeki Kolumbii. 100 km. I dojeżdżamy powoli do końca drogi 97. Wyjedziemy z tych lasów i przed nami będzie korytor rzeki Kolumbii, ale zanim tam zjedziemy, trochę zajmie czasu. Jest bardzo ładna widoczność i widać na horyzoncie, tylko teraz drzewa zasłaniają potężną górę. Tylko jest były wulkan, taki ma kształt, tylko że nie jestem pewny, który. O, przed nami teraz jest. No.
97 w dół dalej, to prowadzi do Kalifornii, do Szasty. No ale niestety nie tym razem. Kiedyś jeszcze się fajnie. Tu mamy ten zjazd i tam widać taką ścianę. Tam idzie autostrada i tam jest rzeka Kolumbia. Czy to będę pół do trzeciej, bardziej za 23, ale no mówię, to będę miał godzinę 20 przed zamknięciem firmy, żeby załadować 7 palet, nie powinien być problemów. Dobra, zaraz muszę skręcić w lewo. Jestem. To jest chyba Świętej Heleny, St. Helens? Mount St. Helens, ten wulkan? Co jest ten nieaktywny? Mówią, że ma się obudzić. Nie wiem, czy to jest ten, ale wszystko wskazuje, że chyba tak. Powoli na tych zakrętach, żeby te gruszki się nie przewaliły. Chociaż gruszki są ciut niżej niż jabłka i są bardziej solidne zawsze, tak z doświadczenia wiem. No i za 3 km zjedziemy do rzeki. Przekroczymy ją. Znajdziemy się w Oregonie i w podskokach. Załadować i jeszcze dzisiaj wrócić w tamtą stronę, jakby się załadowało, jakby.
tu najprawdopodobniej się przyjadę zważyć, bo chyba nie ma nic, żeby się zważyć wcześniej. Rzadko jadę w tą stronę do Portland. Ostatnio po prostu przestanę pojechać na zachód, to też jest ciężko. Także wow. Dobra, to co cofam to co powiedziałem odnośnie tego wulkanu. To prawdopodobnie był wulkan, bo taką formę ma, ale to jest Mount Hood. Spojrzałem na Google, na mapie. Czasami zanim otworzę japę, mógłbym sprawdzić. Ale dobra, widok i tak jest powalający, nie? Ja z tego co kojarzę, to tam waga była w tej firmie, tylko na Google jej nie było widać. No. 2:30, za 10 minut jestem, może za... No, za 10 minut jestem. Tam chyba była waga, tylko że ja się drugi raz ważyłem na takiej oficjalnej. Ale tak, tak, coś pamiętam, że tam waga chyba była. Jakby mnie załadowali, to jeszcze nie koniec dnia, jeszcze mam 4,5 godziny jazdy, czyli 4,15 jazdy. Jeszcze bym podjechał w stronę Montrealu i wtedy 4 dni. A jak nie, no to co? To idę tutaj spać i idę na rower, bo jest ładna pogoda, 16 stopni. Spędzę sobie popołudnie tutaj, podjadę sobie rowerem i tyle. A ja pamiętam. Spałem tutaj, bo... Była taka sytuacja podbramkowa, ale to jeszcze czerwony mi się, że musiałem przyjechać, załadować się i później pojechałem w stronę Montrealu i pauzę kręciłem przez tę szóstkę. Przez słońce dzisiaj jest nie w tą stronę co trzeba, ale ta góra znowu jest przed nami. Potężna. Już jak będę wracał, to będzie ją lepiej widać z lepszego kąta, w sensie takim, że nie będzie tego słońca. Jak mnie nie załadują, to ja sobie gdzieś tu pójdę na rower. Z ładnymi widokami, czemu nie? Kurde, ja już się pogubiłem. Tu góra, tam góra, ja już nie wiem, która jest którą. Ale nie, ten z tyłu za nami jest Mount Hood. A nasza firma jest tam na samym końcu drogi i na zakręcie. Proszę, jakie fajne tory kolejowe i do tego aktywne. To jest urocze. Wells and Son. Czy Sons? No zobaczymy.
rampą. Są jeden, jest trakt pod rampą. Gdzie ta waga była? Dobra, idę się spytać, o co tu chodzi. I miejmy nadzieję, że się uda. Będę ładować. Mówi, że to na jutro, ale mówi, jest wózkowy, ma chęci. Będzie miał jutro mniej roboty w piątek. I ci załadujemy 7 palet. I tu jest waga, jest, jest. Tylko tutaj, z tyłu. Przestawić koła trzeba oczywiście. No, taka pogoda, pięknie. Już się chce ładować. W sumie. Jakby mi nie załadowali, to bym też nie płakał. W sensie takim, że... Kurczę, nie podjedzie. Jaka czwórka? Jak ja koła przestawiam. Ten iShift naprawdę jest czasami ogłupiały. Mówię, w sumie jakby mnie nie załadowali, to by było ciekawiej, w sensie takim, że bym sobie powiedział na rowerze przy takiej pięknej pogodzie, no ale na rower jeszcze przyjdzie czas. Spokojnie. Wózkowe już szykują palety. Będzie ciach, ciach. Wózkowe miały przerwę, wsiadły na wózki i pojechały sobie. Nie wiem, jak mi kazał się cofnąć, otworzyć drzwi, to załadują mnie. A za pół godziny zamykają, więc nie sądzę, żeby chcieli robić nadgodziny. On też jeszcze musieli poprzekładać. 10 minut przed zamknięciem firmy jestem załadowany. Jeszcze grzecznościowo się spytałem, czy mogę się zważyć. Tak, jak się zważy, to mi da dokumenciki. Mam nadzieję, że moja waga jest ok. Na razie wszystko dobrze jest. 34 tysiące na ciągnących. Zobaczymy, ile mam na naczepie. Czy mam tam jakiś luz? 5 tysięcy, 37 tysięcy. Także muszę tylko ciut przestawić koło pod ten i będę ok. Że ja się nawet drugi raz nie ważę. Zasuwam. Zasuwam i jeszcze może się po drodze zatankuję, ale oszacuję to, bo może mi starczy do końca Oregonu. Będę na tym myślał podczas 4 godzin jazdy. Go! 19 plus 4, 11:15. Ja już wiem, że w poniedziałek o 4 po południu powinienem być na bazie. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Teraz mamy piękny widok. No i w dół do rzeki Kolumbii i z powrotem. Dzisiaj jeszcze tak nie patrzyłem, ale z doświadczenia wiem, że dojadę gdzieś w okolice La Grande. Do bazy mam 4771 km. Ujadę te 4 godziny, więc będę w okienku, gdzie w 4 dni dojeżdżam do Montrealu. O to mi dzisiaj chodziło. Trochę jestem na siebie zły, że nie pojechałem dalej wczoraj, bo dzisiaj bym mógł te 2 godziny więcej jechać, ale tak czy inaczej, w poniedziałek dojadę, bo będę miał zapasu 2,5 godziny. Także jest git, a nawet wielki git. No do granicy Oregonu i Idaho jest 5 godzin. No to jakbym jechał 2 godziny, to właśnie tam dojechał i bym jechał znowu dopiero nad ranem pewnie. Nie, dobra. No i z tym ciężarem nie wiem, czy dam radę i tym paliwie. Chyba będę musiał stanąć, zatankować jeszcze. No to ile tam? 10 minut. Komputer ile pokazuje? Tak, 300. No to w sumie może bym dojechał, ale... Tam w górach może być trochę zimnie, może być... Nie, zatankuję. Podziwiając te piękne widoki, już wszystko sobie wyliczyłem szybciutko. Do bazy mam 4800, także dzisiaj wyjadę te 4 godziny, może ciut mniej, tak żeby było 4400. No to pójdę spać o 11 wieczorem. To już jest taki łatwy schemat. Piątek 9 rano wstaję, pracuję. Sobota 7 rano, niedziela 5 rano i poniedziałek 3 nad ranem, tak? To jest optymalnie, maksymalnie. I polegnę gdzieś przed granicą. 3, 3,
plus 2, to jest piąta na granicy, 8.30 w Toronto. No to mi się w ogóle nie opłaca, bo o 8.30 w Toronto będzie mega korek w poniedziałek. Więc chcę być w Toronto tak na 10.11, czyli mam 8.30, 11, 2,5 godzinki więcej na pauzy w ciągu następnych dni. Także no będę z tobą na 10 godzin na noc, ale na przykład na pauzę pół godziny już nie będę robił pół godziny, tylko godzinę. Bo nie ma sensu się zażynać szybciej, bo co, w imię czego? Dojadziesz do domu 2 godziny wcześniej, czy tam 3 godziny wcześniej, ja będę stał w korku, więc to wyjdzie. Nie, także to ja mam teraz powrót na luzie, a to i tak będzie bardzo udany wyjazd, bo wyjechałem w piątek, a wrócę w poniedziałek. Trzaśnie mi, właśnie ile mi trzaśnie kilometrów? 9700, standardowo. Nie było Vancouver, ale była wydłużenie trasy tutaj, więc to będzie normalne kółko, więc bardzo dobry wynik. No więc powrót na luzie. Już nie ma co zasuwać. Dziś tylko wyjechać 4 godziny. Także stanę, zatankuję i no gdzie mi tam wyjdzie stać, to wyjdzie. No, to ja podejrzewam, że to będą okolice La Grande. Wyjeżdżamy z powrotem na, no można powiedzieć, lekkie wyżyny. Nie takie wysokie jak tam w Waszyngtonie, ale będziemy się powoli zrównywać z terytorium Waszyngtonu. I teraz oddalimy się w ten, do Pendleton, później do góry i tam już wjedziemy w las. Ja chyba zatankuję paliwo i dam sobie spokój z pruciem na łeb, na szyję w imię 2-3 godzin wcześniej w domu, bo nie ma sensu. Zamiast wrócić, nie wiem, tam o 10-11 na bazę, to sobie wrócę spokojnie na 4 po południu i już. I tak tego ładunku nie będę musiał zrzucić u klienta, bo ładunek jest na środę, a jest taka polityka, że można zrzucić najwcześniej dzień wcześniej, czyli we wtorek, a ja dojadę w poniedziałek. Także spoko, ja po co mam się zaczynać na paru godzin? Po co? Tak teraz sobie biorę. Wtorek, środę, czwartek i podałem datę wyjazdu na piątek 4 listopada, więc decyzja podjęta. Zjeżdżam na Lowsa, zaraz będzie, tankuję do pełna i później jadę jeszcze tak, żeby tutaj wskoczyło 4400, czyli jeszcze godzinę. No może 4350. Żeby nie ma co się zażynać, pojadę sobie na luzie. Ale pluję sobie w twarz, że wczoraj nie pojechałem chociażby godzinę dłużej. To już by mi pomogło, nie? Kto przewidział, że dzisiaj pójdzie tak dobrze z załadunkami? Tak szczerze mówiąc, nie wierzyłem w to i byłem pewny, że będę spał pod drugim. No ale okej, okay. Jest okej, okay. I tak wrócę w poniedziałek. No stress, jest los, zatankuję się. Gdybym jeszcze mógł dojechać do tego Oregonu i Idaho, to bym się szarpnął, ale w imię czego? Może i bym dojechał, no. Pokazuje komputer 200 km, ale będzie tam parę podjazdów, więc nie. Tutaj zatankuję do pełna, to już mi ujmie minut do jazdy i tylko mówię, tu musi wskoczyć 4350, tylko zatankuję godzinkę dalej albo półtorej i już. Jedna pompa wolna, pięknie. Jeszcze defa zaleję, a blu do pełna i koniec. Wystarczy mi do bazy. Paliwo zalane, jadę dalej. Przestawiłem koła, żeby odciążyć prowadzący i już. Z myślami jechać, gdzie jechać, stawać. Jeszcze mam 50 minut jazdy, ja już zjeżdżam na resterię, szukać miejsca powoli. Nie ma sensu się męczyć dalej. 4300 do celu, do Montrealu, więc na 4 razy spokojnie dojadę, biorąc pod uwagę fakt, że mogę maksymalnie w teorii zrobić 4-6 km w 4 dni. 11, 11, 11 plus 13 godzin, tak? No to tu jest resteria pierwsza, za 40 km jest następna, więc jak tu jest miejsce, to kotwiczę, jak nie, to jadę na następną, a jak nie będzie, to za następne 15 km
za następną rest area jest Truckstop. Tylko, że ten Truckstop może być wątpliwą opcją z tego względu, że już jest późno, ale dlatego już tu coś czuję, że już jeszcze będę miejsce na rest area. Wieje, że aż rzucę mimo ciężaru. Pomysł tutaj zjeżdżać, no. Co, ten trakcja przyjechał, odjeżdżał. Także miejsca nie, panie. Kurde, gdzie on przyjechał tą osobówką? Może wyjedzie, ty. Przyjemnie przy autostradzie. Tu jeszcze jest taka stacyjka. Restauracja bardziej. Raz, dwa, osiem, pięć. Jeszcze przed tą drugą resterią. Spróbuję tu. A jak nie, to pójdę spać tu na rampie. Ale chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. Tak, są miejsca.